było takie spełnienie marzeń tak naprawdę, ponieważ ja wcześniej przez 20 lat grałam na skrzypcach. To nie znaczy, że mam teraz 100 lat, ale zaczęłam w wieku 5 lat, a skończyłam w wieku 25. A że pochodzę z rodziny muzycznej, to w jakiś sensie postrzegałam to, że ktoś tam mi to życie zaplanował. Ja mam bardzo rogatą duszę i lubię sama sobie.